Siema. Jest dziwna sprawa z Matim. Ogólnie. Możesz to opowiedzieć, Mati. Ej, ty, ja mam ten uśmiech, tylko biały. Serio? Ja mam ten uśmiech, tylko że biały. Czekaj, prezentacja. Szybko. Biały. Dobra, nie widzę, bo za dużo stylowu. Nie ważne. Dobra. Jakaś postać go prześladuje, ale nie wiem co. Ale coś opowiadał mi. Że jakaś niby czarna postać. I on ogólnie ma bana na Robloxa. W sensie takie gry na lobby to może wchodzić. Nie wiadomo czemu, ale mu się skiny zmieniają. Dobra, jedna łapka równa się jedna pomoc dla Matiego. Ej, jestem w jednogłość. Czy? Będzie, że działamy z hotelem, że coś tam działalności. Ej! Ten gość, przez którego może zostać zbanowany. Może mnie teraz prześladuje, a może ty z Emil. Może w tym... Nie, czekaj! Ten może, ten, który cię... przez niego, który zostaje zbanowany. I ten twój znajomy haker. To co jeśli oni się znają? Słuchaj to. Teraz przez tam pisze, że przez zagraniczne działalności hakerskie włamali ci się na konto. Przepraszamy. Konto będziesz miał już od wolne. Od kiedy? Od soboty. Od soboty? Będziesz, tu jest data. Czekaj. A następnej, czy w tym tygodniu? Tu piszę w tym tygodniu i tu jest strefa. Ja nie mogę. Prawie się lewon. Dobra. Jedna łapka, jedna subskrypcja. Równa się pomoc dla Matiego. Tak. Zostanie. I ogólnie też wam dziękuję za 18 subów. Twój kanał zostanie odbanowany. I tu jest data. 18 września. Czekaj. 9.2021. No to w tę sobotę zostaniesz odbanowany. No. Okej. Okay. To my się chyba żegnamy. Już nie. Czyli haker zbanował mi konto i oni teraz znowu walczą. Ej! Okay. Tego twój znajomy haker i ten, którego przez niego dostaje zbanowany. Co jeśli oni współpracują? Nie, raczej nie. Dobra. To my chyba kończymy ten film już, nie? Dobra, to chyba kończymy ten film, więc... Now what?